wpada do nas Sławek, który zmaluje nam wspaniały mural. Tutaj będzie wielka fala. Mówiłeś, że jest na gładko. A nie jest? Wszelkie takie rzeczy, one później będą... Chciałem jeszcze takie ptaszki, co miałem tam. O, ptaszki to fajne. To już gdzie macie ochotę, to możemy to wkomponować. Artysta, dobrze zbudowany. A już podrywał widki chyba, co? Czyli to na razie tylko takie po prostu udzielenie ściany? To przede wszystkim, żeby złapać te proporcje, no bo musimy przenieść bardzo wiernie cały ten projekt na ścianę. Stary, jak on to kalkuje? Kalkuje? Kalkuje to. O cholera, nie działa. Ale zajebiście, ty jakbyś to stary drukował. Ktoś mu patrzy na ręce w ogóle, czy on to maluje? Bo to za szybko jakoś idzie. Gotowy na malowanie mojej dupy? W sensie, on zawsze. Dobra, przejdźmy do murala stworzonego przez naszego kolegę. No, nowego kolegę, który ma zajebisty vibe i zostaje naszym... Tak, kolegą Sławek, dłużej. Sławek Zięba, który stworzył właśnie ten zajebisty mural. Możecie kojarzyć to pewnie jako emoji, to co się wysyła fale, ale to jest znany obraz z 1831 roku, japońska, coś tam, Kagashaga. Tak, czytałem to 2 minuty temu, już nie pamiętam. No na pewno na K, w sensie K-A. No, znany obraz, ale to jest taka jego trochę reprodukcja. Sławek sobie tutaj rozszerzył to o tę część. Tam dodał też, tak, żeby to stylistycznie pasowało. Tutaj mamy grupę, górę Fuji.